Raz, dwa, trzy, cztery. Mam nadzieję, że mnie słychać. Mam nadzieję, że mnie widać. Właśnie teraz, jak widzicie, już odpalił mi się ten numer. Wyciszony. Kas, bałaganek, ukon, krąkal, dom. Połączenie dość ciekawe, więc myślę, że tutaj możemy mieć spore zaskoczenie. Tak jak napisał Dement. Trzy inne style. O kurde, ciekawe, co to będzie. Ja tego nie słuchałem. Ja też tego nie słuchałem. To jest kanał Rap Nauczek. Ja jestem Tomek. Tutaj sobie sprawdzamy różne rapowe i około rapowe premiery. No i dziś padło na... Między innymi Kaza Bałagane z gościnnym udziałem Kukona i Krąkała Doma. Przed chwilą sprawdzaliśmy nowego Chivasa. Ja wiem, że tych premier jest zdecydowanie więcej, ale będziemy musieli je sobie nadrobić w inny dzień. Do końca tygodnia wszystko nadrobimy, więc zostawcie suba i dzwoneczek na kanale, żeby nie przegapić. Natomiast dziś o 19 mamy odsłuch Podziemia. Przesłuchanie Podziemia, możecie podsyłać swoje numery. Dla najlepszych będą nagrody, no i mam Ligę Rap Now, więc myślę, że warto. Live jest już zaplanowany, więc zachęcam serdecznie bardzo do udziału. Natomiast teraz, tak jak już powiedziałem, numer zapraszam tutaj. No i co? Piszę teraz na Discordzie właśnie, żebyście tutaj wpadali do YouTube'a i obejrzeli sobie razem ze mną ten klip, przesłuchali razem ten numer. Ja nie wiem, czego się spodziewać, w każdym razie nie jest to pierwszy numer Kaza, na które tutaj reagujemy, więc możecie sobie znaleźć inne reakcje na kanale. Pamiętajcie, żeby wrzucić łapę w górę, żeby więcej osób mogło się dowiedzieć właśnie o tym materiale, to zawsze pomaga, no i wasza aktywność na czacie też pomaga. Siemanko jeszcze raz, Lord Wojciech, fajnie, że wpadłeś. I jeszcze jedna ostatnia ważna rzecz, macie tutaj ankietę na czacie, jak słyszeliście ten numer, to możecie sprawdzić, w zasadzie to możecie zagłosować, czy jest dobry, średni, czy słaby. Odpalamy to w takim razie, ja nie przedłużam, jestem bardzo ciekawy. Turkę, ja wezmę po buerce. Nie lecimy do Hurgady na wycieczkę. Ratchet boy w biznes klasie mam miejsce. Ratchet boy w biznes klasie mam miejsce. Ty chyba medu za głos zamieniłaś w kamień. Nie muszę pytać się o wolne na żądanie. Znam dobrego kota, co przyrządzi nam śniadanie. Nie założę plajna i koszuli na Hawaje. Odpalona skóra to pazury kolor koki. Czarne kiedy blada, no i koniec filozofii. P2G boss, bo to też musisz być boss. Okej, dobra, póki co bardzo mi siada to flow, taki trochę energiczny kas, płynne bardzo to flow, nawet bardziej niż w niektórych numerach dotychczas, więc to mi siada, póki co ta zwrota jest dość mocna, wersy też spoko, nie ma żadnych przypałowych póki co jakichś rymów, czy tam różnych zestawień, czy dwuznacznych właśnie rzuconych wersów, które czasem Kazowi się kiedyś zdarzały. Teraz tego mnie jest, już od kilku numerów nic takiego nie wyłapałem, więc no kto wie, może teraz też nie będzie, dosłuchajmy dalej. Wita wielka panna na środku prezydenckim. Każdy mnie tu zna na recepcji. Ja nie kupię Corsa ani Gesa, ci to repki. Chyba nie wyglądam, jakbym na drzwi zbierał wlepki. Weźcie se turkę, ja wezmę po buerce. Nie lecimy do Hurgady na wycieczkę. Ratchet boy w biznes klasie mam miejsce. Ratchet boy w biznes klasie mam miejsce. Weźcie se turkę, ja wezmę po buerce. Nie lecimy do Hurgady na wycieczkę. Ratchet boy w biznes klasie mam miejsce. Ratchet boy w biznes klasie mam miejsce. Biznes klas, koleżanko, co jest showbiz? Leci na jakieś spotkanie do Japonii. Dużo wie o tym, co powinno się nosić. I typ to jakiś bur, ale i tak jakoś znosi go. Kręcę duży joint, bo przesiadka w Amsterdam. Lubię Biggie Flow, a do twarzy ci w perłach. Do twarzy mi z nią, bo lubię przeciwieństwa. Betonowe ściany, machoniowe krzesła. Okej, no i mamy Kukona też. Też wydaje mi się, że bardzo solidnie, raczej przewidywalnie. To jest taki styl, który no nie zaskakuje. Tekstowo mnie jakoś tak mocno nie porywa, ale wydaje mi się, że no po prostu Kukon miał lepsze zwroty już za sobą i jeszcze lepsze przed nim. Trzymam kciuki w każdym razie za to, a póki co no jest to solidna zwrota. Na pewno nie psuje tego numeru, trochę go w jakiś sposób ubogaca. Gdzieś ten inny styl jak najbardziej może wpływać dobrze na odsłuch, natomiast czy to jest jakaś czołowa zwrota, która tutaj niszczy wszystko, to raczej bym nie powiedział. Jestem ciekawy jeszcze, jak Krąkel Dom tutaj wypadnie, jestem też ciekawy, co wy piszecie. Pana ulubiony raper Kumi wstawił nową piosenkę. Dokładnie tak, wiem Kęciak, że wstawił, chętnie bym zareagował, ale jednak raperzy z podziemia, którym obiecałem, że o 19 zaczniemy live'a, są ważniejsi. A na Kumiego przyjdzie pora, na pewno zareagujemy też na
mojego ulubionego rapera. Siemanko Black Angel, fajnie, że wpadłaś. Okej, jestem wielkim fanem Kazy, więc mam nadzieję, że numer będzie git. No i jak tam, Lord Wojciech, jest git czy nie? Daj znać, a ja badam dalej. Biznes klasi jakoś mniej, boję się zginąć. Vegan hooligan, zamówiłem burger z Beyond. Jadę psy, ale nie co mnie zawinąć. Ja pierdolę, zawsze chciałem to nawinąć. Weź jece turkę, ja wezmę po bułeczce. Nie lecimy do Hurgady na wycieczkę. Ratchet boy, w biznes klasie mam miejsce. Ratchet boy, w biznes klasie mam miejsce. Weź jece turkę, ja wezmę po bułeczce. Nie lecimy do Hurgady na wycieczkę. Ratchet boy, w biznes klasie mam miejsce. Ratchet boy, w biznes klasie mam miejsce. Mengel, tak startuje nowy dzień. Znowu nowy belt, palę fioletowy skręt. Ciągle inny gate, znowu opóźnienie jest. Kurwa pierdolić Rolexy, kupmy lepiej czas jak... Kobieta typu każdy gwizdzie. Kobieta typu, które macie w pizdzie. Pierdolicie i twoje miejsce na Olisie. Bo i tak jesteś bez klasy, bezrobotny na odziecie. Okej, dobra. Okej, dobra, tutaj jeszcze sobie ten element, moment zostawimy. Natomiast Krąg, ale też mam wrażenie, że trochę poniżej oczekiwań, no on umie zdecydowanie lepiej nawijać. Tutaj jest też klimat tego numeru raczej taki, że mam wrażenie, że ani Krąg, ani Kukon się jakoś świetnie w nim nie odnajdują, po prostu Kaz wymyślił jakiś pomysł na numer. Beat jest oczywiście jak najbardziej spoko, ale zarówno dla Kukona, jak i Krąkela mam wrażenie, że to nie jest jakiś idealny styl, w którym odnaleźliby się tak w 100%, więc jest... To taki numer po prostu dość solidny, ale nic bez szału, co by tutaj zrobiło wow, po prostu ogromny. Zresztą Kęciak też pisze, że średni. Wy głosujecie jednak, że jest dobry w ankiecie. Rozumiem jak najbardziej, pojawiają się też głosy, że średni. Kurczę, po prostu to nie jest numer, który robiłby jakieś ogromne wrażenie. Numer ok, ale czy chcę go przesłuchać kolejny raz? Raczej nie. Tak jak Black Angel napisała, dokładnie tak. Zgadzam się z tą tezą, więc pewnie tak po prostu będzie. Dement pisze, że jest ok, no ale dobry to jest coś więcej niż ok. No i co mogę powiedzieć więcej? Chyba trzeba dosłuchać do końca. Wy pamiętajcie, żebyście mogli zostawić łapę w górę, to na pewno pomaga w zasięgach na tym małym kanaliku, a my badamy dalej. Ona zawzięta, znów pisze w SMS-kach, że chce na pieska, nie mówi o zwierzętach. BMA, MPA, kickdowny w zakrętach. Siadaj madam, bo zaczyna się wycieczka. Weź jece turkę, ja wezmę po bułeczce. Nie lecimy do Hurgady na wycieczkę. Ratchet boy, w biznes klasie mam miejsce. Ratchet boy, w biznes klasie mam miejsce. Weź jece turkę, ja wezmę po bułeczce. Nie lecimy do Hurgady na wycieczkę. Ratchet boy, w biznes klasie mam miejsce. Ratchet boy, w biznes klasie mam miejsce. Okej, no i tak jak to wcześniej opisaliśmy, jest to taki po prostu numer dość średnio dobry, dobro średni, to zależy jakie mamy wymagania, natomiast... Ej, tego się nie spodziewałem, tak się nie robi tym barku, także widzę, że tutaj pojawia nam się spamik, no ale cóż, niektórzy się nie mają czym zająć. Krąkel dobrze, ale wydaje mi się, że Krąkel też potrafi lepiej. Zdecydowanie jestem fanem Krąkela doma, ale mimo to uważam, że no po prostu tutaj to nie jest 100% jego potencjału, jak najbardziej, więc no tyle z mojej strony. Co mogę powiedzieć więcej? Chyba wszystko powiedzieliśmy, więc jeśli będziecie chcieli coś dodać, może innym razem, Kęciak, to zrobimy. Może innym razem zrobimy jakąś reakcję też na jakieś rapowe, reklamowe kolaboracje. O 19 aktualne sprawdzanie podziemia jak najbardziej. Studio Garage, także zapraszam o 19. Właśnie, to bardzo ważne. O 19 startujemy z lipcową ligą Rap Now, więc zapraszam tam. Natomiast tutaj z mojej strony to wszystkie. Jak chcecie coś dodać do tej reakcji, uważacie, że z czymś się nie zgadzacie, albo z czym się zgadzacie, albo chcecie napisać, co wam się podoba, albo nie podoba w tym numerze, no to oczywiście też możecie to zrobić w zapisie. Jak sobie już zamkniemy ten live, stworzy się zapis i możecie pisać komentarze, będziemy sobie tam mogli kulturalnie podyskutować. Natomiast z mojej strony teraz na żywo to już wszystko. Zbroję się przez te 30 minut na Ligę Rap Now. Mam nadzieję, że tam też frekwencja dopisze, więc zapraszam was wszystkich. Jest już naprawdę dużo numerów, chyba ponad 10 podesłanych, ale ciągle możecie podsyłać kolejne. Więc zapraszam serdecznie, a ja się z wami już tutaj żegnam. Trzymajcie się, cześć!